Kolekcjonowanie sztuki to wielka przygoda, która może zmienić całe nasze życie. Nieważne jak ona się zaczęła, czy od naszej wizyty w muzeum, czy na wernisarzu, czy może dostaliśmy jakiś prezent od rodziny, czy przyjaciół, ważne jest, żeby zacząć i jak budować kolekcję sztuki. Od czego powinniśmy? Na co zwrócić uwagę, to o tym chciałbym dzisiaj mówić na naszym spotkaniu. Andrzej Haraburda z Galerii Kolekcjoner. Zapraszam bardzo serdecznie. Jednym z głównych impulsów do tworzenia kolekcji jest chęć otaczania się rzeczami pięknymi. Dzieła sztuki. Na początku kupujemy ze względów dekoracyjnych, później prestiżowych i na końcu towarzyskich, aby dołączyć do określonej grupy ludzi. Jednak głównym impulsem, głównie teraz w XXI wieku kupowanie sztuki jest jej walor inwestycyjny. I to budowanie kolekcji, oprócz tego, że ma nam sprawiać przyjemność, powinniśmy na ten walor w dużej mierze zwrócić uwagę. Dotąd, jeżeli też czytamy na temat w rynku sztuki, zwracamy uwagę głównie na rekordy i ten opis, który jest, to pokazuje, że, że inwestowanie w sztukę tak najbardziej to kojarzy nam się z pewną ekstrawagancją, czyli wydawaniem pieniędzy na rzeczy nam, no, Teoretycznie wydaje się, że zbędne, ale tu chciałbym podkreślić jedną rzecz, niedawno ukazały się badania, które przeprowadzone były w Londynie, gdzie nasz, to było 6700 pacjentów, którzy mieli ponad 50 lat i okazało się, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, odwiedzanie muzeów i chodzenie na wernisarze zmniejsza prawdopodobieństwo zawało o 31%. Czyli jest to może coś, na co większość osób nie zwraca uwagi, jeżeli interesuje się rynkiem sztuki, a jednak naukowcy to zbadali i. Teraz, na przykład, jeżeli Państwo by mieszkali w Montrealu, to tam jest taki plan, mają lekarze, że mogą osobom, którzy chorują no głównie na serce, przepisywać darmowy udział w, w wydarzeniach kulturalnych, między innymi aby wyjście na przykład do Muzeów. Dzisiaj chciałbym powiedzieć takim krótkim przewodniku dla kolekcjonera, jeżeli chcielibyśmy zacząć kolekcjonowanie sztuki, od czego od, jakie te kroki pierwsze powinniśmy przedsięwziąć, aby zakończyło się to sukcesem. Pierwszy ważny punkt, na który wszyscy zwracają uwagę, to jest kupuj sztukę, która Ci się podoba. Tych kierunków w sztuce jest dość dużo, i jeżeli my kupujemy jakiś obraz, to pamiętajmy, że w dużej mierze kupujemy go na lata. Czyli musi nam się podobać, nie o to chodzi, żeby kupić jakiś obraz i następnie gdzieś za szafą spakowany on leżał. Także dobrze jest, aby ten obraz nam się podobał. Naprawdę nie ma czegoś takiego jak. To, że na tej sztuce się nie znamy, to co odczuwamy i to, jeszcze raz powtórzę, co nam się podoba. Od tego naszą kolekcję powinniśmy zacząć. No, pierwsze i podstawowe jednak zadanie tej budowania kolekcji, przynajmniej na początku, jest to sprawa dekoracyjna, czyli kupujemy sztukę, która pasuje do naszego wnętrza. No, tutaj też jest tak powiedziane, że to ma pasować do naszego wnętrza, ale bardziej tutaj o to chodzi, że nie, że mamy niebieską sofę, to do tego dokupujemy nieważne jaki obraz z niebieskim tłem, tylko czy to obraz będzie na przykład do sypialni, czy akurat urządzamy swój living room, czyli tutaj innego też rodzaju malarstwo powinno się. Znajdować, czy powinniśmy być zainteresowani, ale na pewno określenie tego, czy podoba nam się malarstwo abstrakcyjne, czy jest to malarstwo figuratywne, jest to pierwszy podział, który powinniśmy zrobić, budując naszą kolekcję. Czyli kupujemy sztukę, która pasuje do wnętrza naszego mieszkania, ale oczywiście musi spełniać. Pewne bardzo ważne warunki, dlatego że jeżeli na przykład teraz nasze mieszkanie mamy w stylu powiedzmy skandynawskim, nie możemy być pewni, że za 10 lat czy 15 ten styl będzie dalej popularny i czy obrazy, które akurat kupiliśmy do tego wystroju wnętrz, będziemy mogli sprzedać. Od czego powinniśmy zacząć? My się zajmujemy inwestycjami i pamiętajmy że o tym, że najważniejsze to jest dokładnie sprawdzenie rynku, na którym funkcjonujemy. Jeżeli Państwo kupują akcje spółek, no to. Oczywiście sprawdzamy daną spółkę, co robi, jej plany na przyszłość, jaka jest sprzedaż, zysk netto, wszystkie te dane, czyli analiza fundamentalna, jest to podstawa, aby podjąć decyzję, czy w dany walor będziemy inwestować, czy nie. To samo jest na rynku sztuki. To jest taka analiza fundamentalna, czyli poznajemy artystę, jego życiorys. Czy jego obrazy znajdują się w galeriach, czy jakieś muzea zakupiły do swoich kolekcji jego sztukę? To są bardzo ważne wiadomości, które nam mówią, czy potencjał danego artysty jest wykorzystywany i czy ma ten potencjał inwestycyjny sztuka, którą on akurat tworzy. Także sprawdzamy to tak samo, jeżeli chcemy wiedzieć, po ile jego ostatnie obrazy, ostatnich, no już ponad 20 lat, nawet gdybyśmy chcieli, możemy to sprawdzić na platformie Art.info, gdzie mamy ceny, wprawdzie tylko z rynku aukcyjnego, ale już jakiś pogląd możemy mieć na ceny, które obrazy danego artysty osiągają. Czyli na pewno musimy prześwietlić dokładnie naszego artystę. Nie jednego, będzie to też grupa na pewno artystów, z którego wybierzemy sobie akurat prace, które będą nam odpowiadały. Następnie jest odwiedzanie galerii. Odwiedzanie galerii sztuki jest to też bardzo dobry taki nawyk, jeżeli w piątek czy sobotę wieczorem gdzieś wychodzimy, najpierw pójść na wernisaż, który odbywają się te wernisaże najprzeważniej 18-19, także jest to akurat czas, żeby na te pół godziny czy do godziny do galerii wstąpić, dowiedzieć się, co się tam akurat dzieje, spotkać się z artystą i obejrzeć jakąś wystawę. Tym bardziej, że to jest też taki, taka wiadomość, co na rynku teraz jest aktualne. Oczywiście galeria galerii nierówna. Są pewne galerie, które tworzą ten rynek, które tworzą taką modę na pewnych nie tylko i artystów, ale też kierunki w sztuce i te. Galerie to no, powinniśmy na pewno odwiedzić. Będzie to na pewno zachęta w Warszawie, będzie to galeria Raster czy Fundacja Galerii Foksal, są to zamek ujazdowski, to są te miejsca, jeżeli mamy czas, które na pewno powinniśmy odwiedzać. Ponieważ co tam się dzieje, to to jest taki wyznacznik tych mód, trendów w sztuce, które występują w danym czasie w Polsce. Następnie są czasopisma o sztuce, też powinniśmy je czytać, jest tak, że teraz większość jest tych czasopism dostępna w internecie, że nie musimy akurat iść, w większości one są w Empiku czy w muzealnych księgarniach dostępne, tylko możemy je przeczytać w internecie i tutaj na pewno na pierwszym miejscu znajduje się szum, potem mamy Contemporary Links, który jest wydawany w języku angielskim, Fundacja Benzmiana który wydaje notes na sześć tygodni, dwutygodnik. I coraz bardziej też te gazety takie codzienne czy tygodniowe też zaczęły pisać o sztuce. Tak jak wyborczy jest to Karol Sienkiewicz, Tygodniku Powszechnych, Piotr Kosiewski, Wok Polska bardzo ładne artykuły pisze na temat kolekcjonowania sztuki. W Newsweeku mamy Alka Chudzika, w polityce z pana Starzyńskiego, także że w pulsie biznesu. Wszędzie tam już te artykuły na temat sztuki się ukazują i dobrze by było czytać, aby wiedzieć, co na rynku sztuki w Polsce się wydarza. Druga sprawa to jest oczywiście Facebook i Instagram. I to nie tylko możemy. Brać i oglądać strony czy Facebook znanych artystów, czy artystów, którzy nam się podobają. Oni tak w dużej mierze, niektórzy nawet codziennie wpisy robią, na swoich stronach pokazują zdjęcia swoich najnowszych obrazów, ale też są, pamiętajmy, inni kolekcjonerzy, którzy pokazują, co kolekcjonują. W ostatnim czasie, jakimi artystami się zajmują, i to mógłby być taki punkt, który pokaże nam też w którym kierunku powinniśmy y, iść. No, na Facebooku y, to najbardziej popularny jest tutaj pan Konrad y, Ciszkowski, y, który pokazuje w większości y, wszystkie zdjęcia w, z wernisaży i wystaw, które się odbywają no, nie tylko i w Warszawie, ale tam i w Gdańsku mamy ciekawe, czy w Toruniu y, spotkania. Następnie jest zamknięta grupa y, galerii y, Raster, też bardzo ciekawa. Tutaj jest grupa na Facebooku Towarzystwo Przyjaciół, Muzeów czy w zachęcie. Na Instagramie najbardziej popularny jest tutaj kolekcjoner Michał Borowik. I jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to, to na pewno tutaj bym polecał oglądanie jego kolekcji i w co on zamierza w najbliższym czasie inwestować. Następnie, co jest ważne? Bierz udział w aukcjach, nawet jeżeli nie masz zamiaru nic kupować. To jest znowu edukacja. Tych aukcji jest ponad 300 w tym roku. W 2019 roku się odbyło, czyli tak prawie jedna wychodzi dziennie. No, ale tak co dwa, trzy. 3 dni te aukcje się odbywają najprzeważniej jest to godzina 19 albo 20 jest 60, 80, 150 obiektów na każdej aukcji i nawet jeżeli my nie chcemy kupić dobrze jest oglądać te aukcje czas wieczorny, czas kolacji i tak jak ja na przykład zawsze włączony mam w tym czasie komputer i oglądam te aukcje w internecie wtedy wiem i widzę, jakimi obrazami, jakimi nazwiskami inni kolekcjonerzy są zainteresowani. Czy dana praca poszła po cenie minimalnej, czy po cenie wywoławczej, czy jakaś walka się o daną pracę wywiązała między kolekcjonerami. To jest ważne, bo y, wtedy wiem, że na następnych aukcjach powinienem zwrócić uwagę na to, nazwisko, bo jest to jedno z potencjalnych y, artystów, którzy będzie, będzie zainteresowanie na rynku i jego ceny mogą w najbliższym y, czasie wzrosnąć. Czyli bierzemy udział w aukcjach. Y, też z tego względu, że jeżeli mamy jakąś grupę y, artystów, y, którymi jesteśmy zainteresowani, sprawdzamy jakie, prace może dostępne będą w następnych y, tygodniach na aukcjach i jeżeli akurat w dobrej cenie się ta praca znajdzie na aukcji nie będzie akurat zainteresowania może tego dnia uda nam się tą pracę kupić po bardzo dobrej y, cenie. Następnie wernisarze to co już też wcześniej mówiłem wernisarze spotkania autorskie i pokazy dyplomowe. Udział w vernisażu jest tym ważne, że mamy bezpośredni kontakt z artystą. Często jest tak, że osoby, z którymi na przykład ja rozmawiam, mówią, że tej sztuki współczesnej nie rozumieją i spotkanie z artystą na vernisażu, kiedy te pytania są od osób Uczestniczących w spotkaniu. Można się dowiedzieć akurat wtedy, dlaczego dany element znajduje się na obrazie, dlaczego malowany jest tak, a nie inaczej. No i często o co artyście w tym obrazie chodziło, możemy się dowiedzieć. Będzie to dla nas świetna nauka na przyszłość i na pewno bardziej będziemy rozumieć, co się w sztuce współczesnej. Nie tylko w Polsce wydarzy. Pokazy dyplomowe. Na to chciałbym zwrócić Państwu uwagę. Dlaczego? No, te kolekcje, które budujemy, chcemy budować po tych cenach no, na razie niskich czy najniższych, które są teraz na rynku. Patrząc z perspektywy lat, że te ceny powinny wzrosnąć. Ciągle wszyscy pamiętają tutaj sprawę Wilhelma Sasnala, które w 2000 roku, 99-2000, rok w Zachęcie, yy, przepraszam, yy, w, no, w galeriach w Krakowie akurat jego obrazy się y, pokazały. Były tam gdzieś chyba po 2000 złotych, i już y, w 2005-2006 roku na Art Basel y, dwie czy trzy galerie sprzedawały jego obrazy po 20-30 y, tysięcy euro. Y, druga sprawa, y, o której y, no, ja sam bardzo dobrze pamiętam, jest to y, y, artystka Ewa Juszkiewicz której prace jeszcze no, niedawno, parę lat temu, przed tym jak Mocak zakupił jej pracę, to były po 5, 6, 7 tysięcy złotych, potem skoczyły po 10, 15, a już teraz, kiedy podpisała umowę z niemiecką galerią na wyłączność, jej prace są po 60 do 200 tysięcy złotych. I to jest sprawa, proszę Państwa, kilku ostatnich lat. Czyli jest to znowu takie u każdego kolekcjonera. Pierwsza i podstawowa zasada to jest krótka pamięć, czyli nie pamiętamy tego, że mieliśmy okazję kupić dany obraz za 5 czy 6 tysięcy złotych i go nie zrobiliśmy, a teraz sobie plujemy w brodę. Powinniśmy o tym zapomnieć. Rynek taki, jaki jest, to jest, ale uczestniczyć w pokazach dyplomowych, kiedy. Ci artyści już 3, 4 czy 5 roku możemy ich pracę oglądać i wybrać wtedy takich artystów, na których powinniśmy zwrócić uwagę, którzy nam się podobają, nie tylko nam, bo pamiętajmy, jest dużo konkursów dla studentów oraz absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce i jeżeli nam się dany artysta podoba i też ten artysta jest zauważony przez w jakimś konkursie zostaje laureatem to jest duże prawdopodobieństwo że z perspektywy 2 3 5 lat jego ceny na rynku wzrosną także pierwsza rzecz to są pokazy dyplomowe jest tego dużo, bo możemy jechać i do Krakowa, do Wrocławia, do Torunia, w Gdańsku, czy oczywiście w Warszawie, i potem mamy zbiorczą w Gdańsku najlepsze dyplomy z całej Polski. Wtedy możemy oglądać tą, tą jedną wystawę, która no, akurat w Gdańsku co roku się odbywa. Pierwsza rzecz teraz, no już mamy tą jakąś edukację. Parę miesięcy spędziliśmy kupując książki, wydawnictwa na temat rynku sztuki. Oglądamy, oglądamy wernisaże, jesteśmy na aukcjach. No i teraz jest ten wybór. Nie tylko medium, ale stylu i grupę artystów, w których chcemy inwestować. Bo przecież nie musi być to malarstwo. Bardzo ciekawe w Polsce mamy na pewno jeżeli chodzi o rynek zdjęć. Mamy bardzo dobrych artystów, których ceny ciągle są w granicach 2-3 tysięcy złotych. Grafika artystyczna, ale ja podkreślam, grafika artystyczna, a mi nie chodzi tutaj o odbitki, czyli te wszystkie nakładach po 500 czy 1000 egzemplarzy robione serigrafie czy glissy. Tylko na przykład litografie czy drzeworyty. Grupa polskich artystów jest doceniana na całym świecie i ciągle to jest naprawdę do, nieraz do tysiąca złotych, gdzie bardzo dobre prace możemy kupić. I tak jak też tutaj pokazuję, ostatnio mieliśmy parę aukcji komiksu coraz większe zainteresowanie jest tym rynkiem. Tutaj widzimy Bogdana Butenkę Gapiszona, gdzie cena, estymacja jest około 3-4,5 zł. Ceny są w granicach 1000-2-3 Najbardziej popularne i najdroższe są papcia Chmiela tytuł Zronek i Atomek. Ale jeżeli ktoś jest zainteresowany Kapitanem Klosem czy Zbikiem, to na tych aukcjach te plansze z komiksów można kupić po paręset nawet złotych. Także ta kolekcja jest bardzo ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że to jest też jeden z tych trendów światowych, gdzie. Podążamy za kierunkami, którzy kolekcjonerzy zbierają, czy w Nowym Jorku, czy w Londynie, czy w Berlinie, i możemy się spodziewać, że z perspektywy lat ceny tych obiektów kolekcjonerskich w Polsce też z taką dynamiką będą rosły. Kupuj rozważnie i buduj swoją kolekcję sztuki. Kupuj rozważnie to jest głównie. Wezwanie do osób, które biorą udział w aukcjach: ustalić sobie cenę, po jakiej chcemy pracę kupować, bo, bo często widziałem walczących dwóch kolekcjonerów, gdzie ta cena była przebijana zupełnie. No tylko chyba to wyglądało, że ja mam to kupić, a nie drugi kolekcjoner. Pamiętajmy o tym, że do tej ceny, która jest na, którą kupimy, którą wylicytujemy, to jeszcze dodatkowo jest ta opłata aukcyjna 18%, często jest to jeszcze opłata ta dua de Suite, czyli opłata dla spadkobierców dla artysty, który wynosi około 5%. No bo to jest też tam zależnie od ceny, ale u nas głównie jest to 5%, dlatego że te ceny obiektów ciągle nie są za wysokie. Także to są te główne wskazówki, na które chciałbym Państwu zwrócić uwagę. No budowanie tej kolekcji to jest sprawa na pewno na lata. Chciałbym może tak na zakończenie powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza to jest o kolekcji Herberta i Doroty wokel, Amerykanów, którzy w latach 60. zaczęli kolekcjonować sztukę. Ona była bibliotekarką, a on pracownikiem poczty na noc tej zmianie zajmował się z sortowaniem listów i postanowili, że jej pensja, oczywiście jak wiemy ich praca też jako wykonywali, czyli ta pensja nie była za duża, jej pensja była przeznaczona na życie, a jego cała pensja szła na kupowanie sztuki. Mieli jedno pokojowe mieszkanie i proszę sobie pomyśleć, że w tym pokojowym mieszkaniu kiedy po 40 latach postanowili rozstać się ze swoją kolekcją i przekazać je Muzeum w Stanach Zjednoczonych. Było to 4782 obiekty i to była największa, światowa kolekcja sztuki minimalistycznej i, 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 i konstruktywnej. Także ważne jest, żeby być konsekwentnym żeby kupować tą sztukę, to, co nam się podoba. Oni bardzo często kupowali na raty, bo im się nie było ich stać, także tak samo nie wstydźmy się tego, jeżeli chcemy dany, dany na przykład obraz kupić, żeby zapytać się w galerii, czy moglibyśmy ten obraz kupić na raty. Pamiętajmy przy tym zakupie, że powinniśmy dostać certyfikat autentyczności, i też jakiś mieć dowód zakupu, dlatego że jeżeli minie 6 miesięcy od zakupu obrazu, to jesteśmy zwolnieni z podatków. Także każdy zysk. Ze sprzedaży obrazu nie musimy tutaj mieć żadnych opłat. Jest dużo książek, bardzo dużo książek na temat kolekcjonowania. Ja chciałbym Państwu pokazać teraz jedną książkę, która właśnie pod koniec 2019 roku się ukazała. Tak, Na sprzedaży jest od stycznia 2020 roku. Jest to przewodnik kolekcjonowania sztuki najnowszej Piotra Bazylko i Krzysztofa Masiewicza. W wydawnictwie Benz Zmiana można w internecie zamówić i tą książkę zakupić. To jest dwójka, ich drugie wydanie. Pierwsze wydanie ukazało się ponad 10 lat temu. Nie kupią Państwo tej książki, dlatego że nigdzie w antykwariacie, nigdzie tej książki nie ma. Wyczerpany nakład już dawno, lata temu i nikt tej książki nie chce się... Pozbyć. Jest bardzo trudno ją kupić. Teraz postanowili wydać drugą, y, drugą część tego, y, tej, y, tego przewodnika i naprawdę skarbnica wiedzy dla każdego kolekcjonera, głównie początkującego. Także dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne. Andrzej Haraburda z Galerii Kolekcjoner. Do usłyszenia.